Przepraszam, czy możemy przeszkodzić na moment? Dzień dobry, widzę, że sezon pływacki rozpoczęty. Pierwszy miłośnik basenów już dzisiaj jest. Witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich. No, nie mogłem sobie odpuścić. Co prawda chyba pogoda wystraszyła stałych bywalców, ale oni po południu będą. Dla mnie woda na pewno mokra. Mokra i ciepła. Wyjątkowo ciepła. Mam już prawie 2000 przypłynięte i jest super. Wystartowaliśmy dzisiaj 23 czerwca. Sezon na basenie Błękitna Fala będzie trwał do 31 sierpnia. Nad bezpieczeństwem użytkowników będzie czuwać codziennie 7 ratowników. Basen od poniedziałku do piątku czynny będzie w godzinach od 10 do 19, natomiast w weekendy oraz święta od 9 do godziny 19. Na plażowiczów czekać będą 3 baseny, 3 zjeżdżalnie, brodzik dla najmłodszych, do tego egzotyczna plaża, kącik rekreacyjny dla rodzin oraz boisko do gry w siatkówkę plażową. W ramach akcji Witaj Lato 2023 zapraszamy już wszystkich na nasz basen 2 lipca, bo o godzinie 12 do 15 odbędzie się wydarzenie Bezpieczne Wakacje z zaprzyjaźnionymi służbami, podczas której można będzie m.in. nabyć wiedzę z udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań na kąpieliskach, co jest bardzo ważne, oraz zabezpieczenia domu przed wyjazdem na wakacje. No podziwiam, jak żeście zdążyli zaraz po zakończeniu roku szkolnego jako pierwsi wpaść na basen tak naprawdę. Na 9 mieliśmy ogólnie, no to fajnie było. Odebraliśmy świadectwa, dobre świadectwa są, no i przyszliśmy na basen. Świadectwa dobre, zasłużone świadectwo i zasłużone przyjście na basen? No raczej tak, no jak jesteśmy. Co roku przychodzicie tak bardzo szybko na basen? W ogóle chodzicie na basen? Tak, zawsze jesteśmy, co roku. W sumie pierwsi. O. Co jest takiego fajnego tutaj na basenie? No zjeżdżalnie i tak dalej. Fajnie to po prostu. Widzimy właśnie, że tutaj nowy tor jest. No i teraz musimy go przetestować, wszystko, no zjeżdżalnie, są basen, no wszystko. Widzę, że ty już jesteś taki nakręcony na to, żeby pływać. Spędzacie dużo czasu na wakacjach właśnie tutaj na basenie? No tak, do 19, bo jest zamykają, to tak. Jesteśmy prawie, no do końca. A jesteście przygotowani? Jak to jest? Zabieracie ze sobą prowiant? Jak jesteście przyszykowani na taki cały dzień basenowy? No jedzenie, picia, naładowałam telefony, no i... Po prostu ręcznik i koc, no i tyle. Mhm. Ręcznik i koc, spodenki na przebranie i tyle w sobie. No jedzenie i picie. Czyli dużo nie trzeba. Dużo czasu spędzicie na tych wakacjach tutaj, czy macie już zaplanowane też wakacje? Dużo, bo ja też będę jechał na obóz, ale tak to cały czas będę tutaj przychodził na basen. No dużo tu będziemy spędzali, ale no, już mam połowę wakacji zaplanowanych. No ja prawie tak jakby będę na co dzień, no nie wiem co będę robił. W tym roku jest zamontowany, już widać za mną, nowy tor przeszkód, szyty na miarę 50-metrowego naszego basenu. Składa się z 12 elementów, znajduje się tu m.in. trampolina, zjeżdżalnia. Oczywiście będziemy prosić wszystkich użytkowników z zapoznaniem się z regulaminem korzystania z Aquaglide'a. Powodzenia na wakacjach i patrzymy, jak idziecie na ten tor przeszkód. Dacie sobie radę? Nie jest za ciężki, za duży, co? Proszę pana, spokojnie, go przejdę w 30 sekund. 2 lipca na naszym basenie również odbędzie się wydarzenie pool party, co będzie kompletną nowością i zapraszamy wszystkich mieszkańców na nasz basen od godziny 19 do godziny 22. Będą klimaty hawajskie, muzyka, gdzie będzie grał DJ, bezalkoholowe drinki będzie serwował barman, dlatego serdecznie już wszystkich zapraszamy, będzie wesoło, będziemy się bawić. To oczywiście początek atrakcji, ale zawsze na basenie tych atrakcji przez całe wakacje było mnóstwo różnego rodzaju aktywności. Dokładnie. W lipcu i sierpniu zaplanowaliśmy o godzinie 14 w soboty aquazumbę, więc również serdecznie zapraszamy, ponieważ cieszyła się bardzo dużą popularnością w poprzednich sezonach. Również 28 czerwca odbędzie się na naszym basenie pokaz Water Skyball, co również jest nowością. W godzinach od 12 do 16 zapraszamy mieszkańców, którzy będą mogli spróbować swoich sił w tej dyscyplinie. Jesteśmy na basenie, ale oczywiście pole i wakacje nad wodą to także pozostałe obiekty, nad którymi pieczę sprawuje MOSiR. Dzisiaj również wystartował sezon na naszych kąpieliskach. Od godziny 10 na kąpielisku Bolko oraz na kąpielisku Malina już są ratownicy, więc można przychodzić z pociechami i bezpiecznie spędzić tegoroczne wakacje.